Witam kolegów hodowców, dzień dobry. Tutaj mamy do prezentacji przepięknego gołębia. Jest to gołąbek z gołębi Erarda Glime. Numer gołębia to jest 4786. Przepiękny samczyk od tworogu Waldka Jaroszowca, sędzi. Super leci w oddziele, w okręgu, miał olimpijkę, także gołąbek bardzo dobry. 4786 pochodzi tutaj z gołębi właśnie Erarda Glime. Tutaj mamy z tego słynnego gołębia od Glime, olimpijczyka. A tutaj jest właśnie gołąb 3010, syn razy córka. To był ten jeden z lepszych też gołębi od Erarda Glime. To jest z tego pochodzenia. A z góry mamy gołąbka z gołębi Jansen i gołębie Vandenabele od Maurice Mateusa z bardzo dobrym pochodzeniem, więc tutaj mamy Glime razy Vandenabele, przepiękny samczyk na stanie. Numer samiczki to jest 4763, także jakby ktoś chciał, to jest cała para pięknych gołębi z gołębi właśnie Glime, z gołębi olimpijskich, cała linia gołębi olimpijska, samczyk ładne, szklane oko, samiczka ma tutaj inne oko, byłem sobie, wybrałem, widzą koledzy, mam tylko dwa gołąbki od kolegi Waldemara, także przepiękne, przepiękne gołębie. Jest rodowód tego gołąbka. Gołąbek pochodzi z gołębi Grimego z dwóch stron. Erard Glime i tutaj ten słynny Ferrari od Jaksy. Także tutaj gołąbek od Grimego z Ferrari. I tutaj mamy 3010 z gołębi Glime. Także no super, super gołębki. Tu jest rodowód tego gołąbka z dwóch stron. Erard Glime, linia Ferrari 3010. A tam mamy samczyka właśnie z 3010 razy Vandenabele, więc to było numer 3976. Jest to wyjątkowy gołąb na pięknym szklanym oku. Jest to wnuczka Dzikiego od Andrzeja i Michała Wiosny po właśnie córce Dzikiego. Tu mamy dowód. Andrzej powiedział, że to jest szczególny gołąb. Tutaj mamy Dzikiego, mamy córkę Dzikiego, a tutaj mamy Jansena linia 019, asy rozpłodowe. Także przepiękne gołąbki. Trzy wspaniałe ptaki. Aby ktoś chciał cały komplet, to może brać cały komplet. Samiczka Vandenabele, wnuczka Dzikiego, można zobaczyć, jak on jest zbudowany, poukładany, super. Właśnie Andrzej mówi, jak ja wybieram te gołębie, że po prostu takie perełki wybieram, ja nawet rodowodu nie widziałem, ale widzę po gołębiu, że to jest klasa sama w sobie. Przepiękny ptak, jak leży w ręce, widzę kolegę, jak opuszczam, o, ogonek w jedno piórko, piękny ptak.